Cześć, ten Zanż. I zapraszam już na kolejny odcinek z Mniejsza z tym. Tak, jest opóźniony i co gorsza, jest multum informacji, więc lecimy z tym szybko. Zaczynamy od prac TBM-u. No i tak, co my tutaj mamy? Dokładnie, dużo się zmieniło. Po pierwsze, Maria jest już na zaciszu i Anna na Kondytowicza. Obydwie tacy mają teraz prace serwisowe i póki co się nie ruszają. Maria wydążyła już 2239 metrów, a Anna 9921 metrów. Dobrze, dochodzimy do metra na zachodzie i tu jest trochę inna sytuacja i coś ciekawego. A mianowicie, Elizabeth doszła do niesamowitej rzeczy. Włączyła się, jedzie, ruszyła. A wiecie co to oznacza? Że dwie tarcze naraz się kręcą. To jest coś, czego się nie spodziewałem, że uda nam się z tym spotkać. Ale dobrze, bardzo dobrze, bo to trochę nam przyspieszy. Tak czy siak, wydążyła już Elżbieta 214 metrów, z czego na koniec dnia, piątek, to było około 590 tubingów zrobionych tych pierścieni. Tak mniej więcej, nie mam niestety takich aktualniejszych danych, no ale sądzę, że i tak wam powinno to wystarczyć. Krystyna z kolei jest już bliska stacji Utlichów. Zostały jej ostatnie metry, 870 metrów. W weekend ten będzie aktualnie tam obok parku, przy Wola Parku się już właściwie dokręcać. I w następnym tygodniu, jakoś na początku, dowiecie się już prawdopodobnie, nie wiem czy na początku, ale jakoś tak mniej więcej, dowiecie się już do stacji Urlichów. Wywieciła 870 metrów, z czego wieczorem w piątek to było już około 150... Czekajcie, coś pokręciłem. Tak, pokręciłem. Jeszcze raz, Krystyna wywieciła 590 tubingów, a Elżbieta wykręciła 150. Dobra. No to drobne moje pomyłki i tak dalej. Dalej więcej informacji nie mamy z głównej strony, bo dochodzimy do wind. No i tak, cały czas nie działa nasza winda na Marmoncie, poziom 0-3, winda południowa na peron. Dalej nie działa winda na Ratusz Arsenał, winda przy wyjściu numer 3. Poziom 0-1, natomiast przebudowa tego wejścia, więc nie ma szans. Na Księcia Janusza, winda przy wyjściu numer 6, poziom 0-1, no cóż. Wilanowska, no i normalne, które cały czas są nieczynne, czyli Wilanowska, południowy wschód, poziom 0-1. Politechnika, winda południowy wschód, poziom 0-1. Natolin, winda południowy zachód, poziom 0-1. I Racławicka, winda południowa, na peron, poziom 0, poziom minus 1. No cóż, no niestety czasami niektóre rzeczy nie działają. Swojego z tego co mi się wydaje na Racławickiej to jest nowa winda. Bo nie pamiętam, żeby nie dało się zjechać na sam dół. No ale tak czy siak, no niestety. Dalej dochodzimy do mobilnego popu. I tu jest smutna wiadomość. To jest ostatni moment, kiedy o nim wspominam. Ponieważ mobilny pop zakończył swoją współpracę z dniem 9 października. To był ostatni raz, kiedy wyjechał na ulicę Warszawy i póki co już go nie będzie. Prawdopodobnie do kolejnej wakacji lub do czegoś innego. Ale no cóż, bardzo fajnie. Długo był nawet z nami, by powiedział. Ale no cóż, z wszystkim trzeba się żegnać. Więc póki co zapraszamy do stacjonarnych popów. No a propos popów na stacjonarnych, to na dworcu gdańskim sprzęt technicznych oczywiście nie działa. Czy oczywiście, to nie wiem, ale nie działa aktualnie. No i tak, drobne tutaj sponsoring. A mianowicie, żeby nie było, to nie jest dokładnie sponsorowane, ale tak czy siak. Mamy tutaj, dostałem informację, iż jest taka akcja tutaj charytatywna. No i poprosili mnie, żebym ich pozdrowił, co się im wspomógł, więc proszę bardzo. Akcja tutaj się nazywa Społeczna Prekursor, która walczy ze zdrowiem, nałogami i tak dalej, aby przeciwdziałać narkotykom, młodzieży i tak dalej, żeby w końcu to jakoś wyszli na swoje. No i tutaj oni byli normalnie finansowani od UOM-u, naszego wspaniałego, natomiast aktualnie
z powodu pandemii mają problemy ze swoim życiem. No i tutaj pierwszy raz właśnie proszę o pieniądze ludzi, żeby faktycznie dali im coś i żeby mogli dalej tutaj walczyć i żyć z nami, żeby w lepszym jutrze. Więc jak coś, macie link w opisie, ewentualnie jeżeli chcielibyście jakieś tam coś im dać, czy tam wspomóc, zobaczcie jak to wygląda. Natomiast, no, proszę bardzo, od 20 lat wspierają nas. Przechodzimy do WTP. A mianowicie, mamy pracę na Białołęce. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że są drobne zmiany, jak drobne, tak drobne, dla linii 104 na Białołęce, więc... cóż, trochę się pozmieniało. Na ulicach Wielkiego Dębu, Echa Leśne, Juranda ze Spychowa. No cóż, ponadto jakieś tam są drobne zmiany w przystankach dla autobusów 204, 234, 332 i N14. Więc jak coś, uważajcie. Tramwaje wróciły na pętlę Cmentarz Wolski. Ale nie, spokojnie, nie liczycie się zbyt dużo. Tramwaje faktycznie jeżdżą. Jest to 11 Piaski Rondo Daszyńskiego, 13 Cmentarz Wolski Kałęczyńska Bazylika i Cmentarz Wolski Metro Młodymont, czyli linia 27. I tak, czemu mówię, że nie cieszcie się zbyt bardzo? Ponieważ owszem, oni wrócili i już normalnie funkcjonują, ale jest tutaj haczyk. Haczyk polega na tym, że pomimo tego, że oni są otwarci, pętla jest cały czas w budowie. I o ile przystanki są w całości zbudowane, to w niektórych miejscach jeszcze jest chodnik robiony, trawniki, drzewka. W skrócie to jest plac budowy, ale na którym działają przystanki. Co najmniej coś ciekawego. Dobrze, przejdźmy do kolejnego materiału, czyli kolejny etap przebudowy Alei Jana Pawła. Zmieniły się dalej nasze przystanki, niestety. No i tak, głównie się zmieniły to linie nocne, ale to jest linia 174. Teraz aktualnie zaczyna z innego miejsca w dworcu centralnym. Natomiast linia N45 i N95 mają trochę pozmieniane swoje przystanki, no bo po prostu nie dało się teraz w tych niektórych miejscach być. Prace w Ząbkach od 8 października. Linia 199 zmienia tutaj trochę swoją trasę. Jest tutaj przebudowa ulicy Szwoleżerów. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem to. No i co tu dużo nie mówić, drobne zmiany. Dalej, punkt kodowania biletów w Piastowie. Tak, pojawiło się coś takiego, nowość. Co to oznacza, że od 8 października przy ulicy Aleja Krakowska 4 został otwarty punkt kodowania biletów. Będzie czynny we wtorki i czwartki. O, trochę nietypowo. W godzinach 8.30 i 16 i w czwartki 10.30 i 18. Więc jak coś, zapraszamy, można sobie kodować. Ponadto są takie punkty też są w Kobyłce, Legionowie, Orzelowym Mazowieckim i Piasecznie. Więc proszę bardzo, rozwijamy się nawet poza granicami Warszawy. Tak, zgromadzenia w sobotę to chyba was nie dotyczy. No i to byłoby tyle z WTP, ale spokojnie, dużo jest jeszcze z ZDM-u. No i tak, dochodzimy do nowej alei. Nowa aleja nam mówi nic innego, jak to, że jest cały czas ten sam procent budowy, czyli 50%, no cóż, no niestety dalej nie poszli. I dochodzimy do naszego ukochanego UM-u, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. UM-u, miałem na myśli ZDM-u. Ale tak, po kolei, jest już nowy chodnik na ulicy Marszałkowskiej. O którym mówimy? O tym do przystanku Chorza 04. Mówiłem o nim już parę odcinków temu. I już został oddany do użytku. Ładnie wygląda, ładne białe chodniczki. Przejechałem się nim oczywiście. No i w skrócie bardzo fajnie, dobrze, że się rozwijamy. I w końcu to jest! Bo toż to był dramat, że tu go nie było, tak? No, nie. Dramat. Także dobrze. Dalej dochodzimy do już na Grochowie. Na przyczółku grochowskim jest już gotowy beton na wiadukcie, ale na razie spokojnie, nic więcej. Póki co powoli im to idą prace, miejmy nadzieję, że trochę to przyspieszy chociaż, ale no cóż, jest zakończone betonowanie, ale to nie znaczy, że jest gotowy wiadukt. Nie. Drogi dla rowerów i poprawa bezpieczeństwa. Mieszkańcy zagłosowali w budżecie obywatelskim. No tak, no proszę bardzo. Większość osób, bo 99,6% głosowało elektronicznie, co jest trochę dużo. 18 ogólnomiejskich projektów, dużo więcej oczywiście takich zwykłych. Więcej kobiet głosowało, bo 62%, a mężczyzn tylko 38%. Najwięcej w grupie wiekowej to były osoby w wieku 35-44 lata.
to było 35%, drugą grupą wiekową to było 25, 34, 28%. W wieku 0-18 było na przykład 9%, 19-24, 6%, 35-64, 17% i 65+, 5%. Także tak to wygląda, no cieszymy się, zobaczymy gdzie będą nowe ulice, nowe ścieżki rowerowe, bo zawsze to jest bardzo dobra nowina. Czyli pewnie niedługo będziemy odkrywać, co się pojawi w Warszawie nowego. Nowości na Nowogrodzkiej, a mianowicie na Nowogrodzkiej będzie teraz ścieżka rowerowa, połączenia, jakieś tam przejście dla pieszych. No to ciekawe przynajmniej brzmi, Nowogrodzka, Chałubińskiego, takie nowe tutaj połączenia będą. Oczywiście czekamy aż to się w końcu pojawi, nie daję jeszcze dokładnych dat i tak dalej, ale to jest część przebudowy Alei Jana Pawła II, która musi się skończyć w teorii do 30 listopada, więc miejmy nadzieję, że się tak stanie. A to jak dokładnie to będzie wyglądać, to jeszcze zobaczymy sobie nie jest jeden raz. A, i ciekawe jeszcze co do ulicy tej właśnie Nowogrodzkiej, ma być w przyszłości, jeszcze nawet już rozrysowane, nie wiadomo kiedy będzie oczywiście, połączenie ulicy Nowogrodzkiej z Marszałkowską, ale z przejściem naziemnym i ścieżkami rowerowymi na górze, bez skrzyżowania samochodowego, w sensie, że nie będą mogły skręcić, ale będzie przejazd z ulicy Nowogrodzkiej z jednej na drugą stronę Marszałkowskiej, na górze, rowerem, i przejście dla pieszych do przystanku tramwajowego. To jest coś ciekawego. Zobaczymy, czy to się pojawi i kiedy, i co, i jak, i gdzie. Jestem za. Tyle powiem. Dobrze, no, jakbyśmy zapomnieli o ostatnim odcinku, doświetlamy kolejne przejście dla pieszych. Zadałem się na tutaj chwali, że teraz coraz to nowych więcej przejść się pojawia. I właściwie to tyle. 140 miejscach, 246 lokalizacji. No, ładnie. 106 przejść będzie tutaj podłączanych, poświetlanych i będziemy się cieszyć, bo będzie to nam wszędzie jasno. Dalej, ciąg dalszy. No i wracamy do naszego ulubionego fragmentu o ZDM-ie, czyli usunęliśmy kolejne nielegalne reklamy, czyli w skrócie bilans nielegalnych we wrześniu. No i tak, zostało tej na ulicy skontrolowanych 131 ulic i usunięte 165 śmieci, w skrócie. O, to jest ciekawe. Centrum Handlowe Reduta miała nielegalną tabliczkę. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Nie sądzimy, że coś takiego może być. Ponadto jakieś budynki, baraki i inne nielegalne miejsca zostały pozabierane. Cieszymy się niezmiernie, ale że Reduta postawiła sobie tabliczkę nielegalną? Tego bym się nie spodziewał. Dalej, regulujemy zapadnięte włazy i studzienki. Jeżeli ktoś jeździ na ulicach Warszawy, to może zauważył, że niektóre studzienki to mają takie i można tam zniknąć i nigdy nie wrócić na ziemię, na górę. Więc tak, są one naprawione, 300 urządzeń około zostało wyregulowanych i oczywiście się z nimi również cieszymy. Dalej, jaśniej i bezpieczniej na parkingu pod ulicą Waleńskiego. I zanim zaczniecie krzyczeć, gdzie to jest? Halo, gdzie to jest? To wam tłumaczę. Kojarzycie taką stację metra Metro Politechnika? Kojarzycie. Kojarzycie sobie tę ulicę, która jest nad nią, gdzie jest multum przystanków autobusowych, tramwaje i tak dalej? Kojarzycie. To teraz wyobraźcie sobie, że pomiędzy stacją a tą ulicą jest jeszcze parking podziemny. Dokładnie, tam jest parking podziemny. Jest on tam wybudowany jednocześnie z metrem w 96 roku. No i przez 24 lata nie przechodził zbytnio gruntownych reform czy budowy i tak dalej. Teraz jest tam jaśniej, nowe oświetlenia i tak dalej. No i tu macie zdjęcia lekkie, jak to wygląda. Oczywiście się cieszymy, nowe monitoringi, ładniej, piękniej, ażeby się chciało tam pojechać. Ja tam nigdy nie byłem, powiem szczerze, bo trochę wejście jest zamknięte. No ale tak czy siak. Budżet obywatelski z plusem, pracujemy na jugosławskiej, przepraszam bardzo. Ścieżki rowerowe tutaj się pojawiają, czyli coś, co uwielbiamy, bo każda ścieżka rowerowa nowa
To dobrze, to bardzo dobrze. No i właśnie tutaj, proszę bardzo, jest robione zgodnie z planem nowe ścieżki rowerowe i tylko się cieszyć, że się pojawiają, jak już mówiliśmy. To byłoby na tyle z demo, przechodzimy do UM-u. No i UM nam mówi, że jak latasz dronem, to jesteś naszym wrogiem. Nie wiem, dobra, prawie się. Jest zakaz lotów dronami na terenie całej Warszawy. Dobra, żartuję. Jest zakaz lotów dronami w strefach, gdzie nie wolno latać dronami. No i jest aktualnie trwa akcja właśnie tutaj UM-u i ULC-u, aby po prostu walczyć z tym i żeby nie latać tam, gdzie nie wolno. Czyli na przykład w takich miejscach, jakby to powiedzieć, nad Pałacem Prezydenckim, Stare Miasto, obok Ronda Daszyńskiego, no i tego typu różne miejsca, tak? Są, oczywiście to widać wszystko w aplikacji, jeżeli ktoś przeczytał przepisy, ale znając życie, wiemy, że jest dużo osób, które nie czyta i po prostu jest świetnie. Sobie sądzi, że tu można latać, a wcale tak może nie być. Dlatego na ulicach zostały powieszone różne plakietki, rzeczy i jest akcja, kampania reklamowa. Także cieszymy się. Pół wieku temu został otwarty teatr na Ochocie. Mija 50-lecie istnienia teatru. Z tej okazji w niedzielę, czyli wy już pewnie tego nie zobaczycie, były akcje, nagrody, jubileuszowy mural i dużo różnych rzeczy, więc cieszymy się. W sensie nawet nie chodzi mi o imprezkę, a o to, jak długo kultura w naszym mieście już jest. 50 lat. Teatru Ochota. Tylko się cieszyć. I rozpoczynamy Święto Drzewa. Czyli drzewka, różne rzeczy, akcje. No, będzie się tym działo. Rusza 18. edycja programu Święto Drzewa. W tym roku odbędzie się pod hasłem Święto Drzewa dla Zwierząt. Akcja zachęca do lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Im więcej, tym lepiej. Tym zieleniej. Oczy odpoczywają, mamy powietrze i mniej betonu, to też ładnie. Tylko żeby nie były w jakichś miejscach, że później nie da się jechać rowerem. Tylko postawcie obok ścieżki rowerowej, będzie po problemie. To było na tyle zmniejsza z tym. Przypominam jeszcze raz o akcji charytatywnej, link w opisie. No i co dużo nie mówić, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Miejmy nadzieję, że nie było żadnych problemów. Cześć!